państwo, narodowy program odstraszania i obrony, Tarcza Wschód, to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski, wschodniej flanki NATO od 1945 roku. Po to jest potrzebny wieloletni plan infrastrukturalny, na którego wchodzą w skład i fortyfikacje, różnego rodzaju zapory, ale również, a może przede wszystkim, najnowocześniejsze systemy monitorowania przestrzeni powietrznej na każdej, w każdym parametrze, na każdej wysokości. Tu będzie wykorzystanie komponentu dronowego, będzie wykorzystanie wojsk bezzałogowych i systemy antydronowe, które są coraz bardziej rozwinięte, skuteczniejsze, będą miały zastosowanie.